Albo mamy do czynienia z rasowym kłamcą, to znaczy on dobrze wie, że tak nie jest, a mimo wszystko sobie rości do tego pretensje. Albo mówi prawdę. Natomiast przy dwóch pierwszych opcjach, mówi Louis, chyba nie do utrzymania jest opcja bycia dobrym człowiekiem. Zaczynamy, oddaję Ci głos. Dobra, witam wszystkich serdecznie. Gratuluję, że się nie zniechęciliście albo nie przestraszyliście tematem. Niektórzy się przestraszyli, bo są głęboko przekonani, że ja wam tu będę jakąś straszliwą ideologię pociskał. Nie bardzo wiadomo, w którą stronę, ale no. Postaram się w miarę streścić, nie wiem, w 30, może 35 minut. Mam 25 slajdów, podejrzewam, że wszystkiego nie przejadę. Moja intencja jest generalnie następująca. W 2014 roku wydawnictwo Znak wydało, to jest jedyne polskie wydanie do tej pory, esej Leszka Kołakowskiego pod dosyć znamiennym tytułem Jezus ośmieszony, esej apologetyczny i sceptyczny. To jest tekst Kołakowskiego, który został napisany najprawdopodobniej gdzieś w latach 80. po francusku i znaleziony pośmiertnie w jego rękopisach. Znaczy on nigdy za jego życia nie ujrzał światła dziennego. On jest nieukończony. No właśnie, no i został wydany i w Polsce wzbudził duże, może nawet ogromne zainteresowanie w naprawdę różnych środowiskach, nie tylko naukowych, ale także akademicko-społecznych, pewnie z różnych względów. Z jednej strony z uwagi na postać autora, no bogatą w różne doświadczenia społeczne, kulturalne, polityczne, ideowe, tudzież jakoś tam religijne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ze względu na problematykę. To nie jest dzisiaj bardzo często spotykane, że filozof porusza problem Jezusa. Nie chrześcijaństwa, nie religii, tylko konkretnej postaci. Owszem, związanej jakoś ideowo i historycznie z danym konkretnym nurtem religijnym, czy jakimś ruchem, powiedzmy, takim ideowym. Czymkolwiek chrześcijaństwo jest, tak? To zostawmy. No i tym bardziej dlatego wam gratuluję tej odwagi, że bardzo łatwo tutaj o popadnięcie już w punkcie wyjścia w dwie skrajności. To znaczy dopatrzenie się albo ideologii religijnej. Ideologii nie używam tutaj w pejoratywnym znaczeniu, chociaż częściowo może też. To znaczy wyraźnie przyjęcia pewnej jednej opcji interpretacyjnej, pro-religijnej, bądź dokładnie odwrotnie, zwłaszcza jeśli ktoś to na przykład skojarzy z nazwiskiem Kołakowskiego i nie zna pewnych przemian myślowych, które w jego życiu się dokonały. Tytuł, który pewnie większość z was widziała, jest dosyć skrócony. Głównie ze względu na możliwości facebookowe, o ile dobrze wiem. Znaczy, jak to Damian wrzucał, to mi po prostu wrzucił informację, żeby to, nie wiem, czy kwestia to była chwytności tematu, czy kwestia tego... Słucham? Znaczy, całość była w konspekcie, ale generalnie temat był promowany tym ostatnim pytaniem, tak, trzecim, dlaczego potrzebujemy Jezusa. Natomiast leitmotiv całego eseju Kołakowskiego stanowią trzy pytania, tak? Czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni Jezusa? Czy wierzymy, że jeśli Jezus zostanie wygnany z naszego świata, ten świat przepadnie? Dlaczego potrzebujemy Jezusa? I podtytuł Kilka uwag na marginesie Jezusa ośmieszonego Leszka Kołakowskiego. I teraz szybka uwaga metodologiczna. Co będzie, czego tu nie będzie? Znaczy, to się oczywiście w praniu okaże, co będzie, czego nie będzie, bo nie wiem, co zdążę. Natomiast nie będę, nie jest moim zamiarem dokładne zreferowanie treści eseju. Raczej mam nadzieję, że was zachęcę do tego, żeby po ten esej sięgnąć.
Naprawdę warto z wielu powodów, także estetycznych, też po prostu świetnie czyta. Kto kiedyś czytał Kołakowskiego, mam nadzieję, że odniósł podobne wrażenie jak ja. Ja go po prostu lubię czytać. No i także z pewnie całej masy różnych innych powodów do tej książki sięgnąć warto. Dobra, tyle chyba takiego małego intro. Jedźmy. Moja prelekcja będzie składała się z trzech części. Pierwsza to będzie kilka uwag wstępnych, rozjaśniających, a może pokazujących raczej pewien obszar, w którym się poruszamy. Potem trochę postaram się przelecieć przez sam tekst, czyli pokazać jakieś ważniejsze wątki, które porusza Kołakowski, wybrane przeze mnie. A potem spróbuję się do pewnych rzeczy krytycznie ustosunkować, być może pokazując, czego w tej książce nie ma, a być powinno, albo bez czego ona jest niepełna. Bez czego jest niepełna? Czy to jest jedyne możliwe dopełnienie? No sprawa pewnie do dyskusji. Dobra, jedźmy. Dwa konteksty problemowe. O tym już częściowo wspomniałem, tak? To znaczy, pierwszy kontekst to jest następujący, czy w ogóle Jezus może być przedmiotem namysłu filozoficznego. I tu chciałbym dwie uwagi poczynić. Pewnie można i więcej zrobić. Nie tylko może, ale był, i to nie raz, takim resume wysiłków filozofów próbujących no coś powiedzieć na temat fenomenu postaci Jezusa i jego życia, działalności, jest książka Xaviera Tillet, Chrystus filozofów. Tą książkę puszczę w obieg, można sobie zobaczyć. No nie wiem, chociażby takie tuzy jak Hegel poświęciły książki namysłowi nad Jezusem. Czy sporo różnych innych oświeceniowych myślicieli. W starożytności to się oczywiście zdarzało także z różnych innych względów, dlatego że z chrześcijaństwem po prostu na bieżąco gdzieś tam dyskutowano. Książkę puszczam. Drugi i pewnie nie ostatni powód, dlaczego Jezus może być przedmiotem namysłu filozoficznego, to jest następujący. To jest bardzo ciekawa rzecz, że jednym z pierwszych chrześcijańskich przedstawień, które znaleziono na chrześcijańskich sarkofagach, przedstawień Jezusa, było przedstawienie go właśnie jako filozofa. Co oczywiście fantastycznie korespondowało z grecką ideą filozofii, rozumianej nie tyle jako sam czysty dyskurs dla samego dyskursu, ale pewna sztuka życia. No i Jezus w tym momencie przedstawiany był jako ten, który nie tylko wie, jak żyć, ale jest w stanie także usensownić owo życie w perspektywie nieuchronnie czekającej nas śmierci. To jest pierwszy kontekst. Drugi kontekst to są zmagania Kołakowskiego z religią. I chciałbym te dwie rzeczy, one są pewnie nieoddzielalne, ale ja bym chciał spróbować troszkę je oddzielić. To znaczy, ja nie będę mówił nie będę głównie się koncentrował na problematyce religii u Kołakowskiego, tylko raczej będę starał się przeanalizować problem czy postać Jezusa w znacznej mierze skupiając się na tym jednym eseju. Że postać Jezusa była obecna w twórczości Kołakowskiego także wcześniej, to za chwilę pokażę. Natomiast no, warto pamiętać, że te dwie rzeczy nie do końca są tożsame. Chyba Maciej Zięba zrobił takie zestawienie, jeśli się nie mylę, że właściwie w książkach na przykład poświęconych problemowi religii postać Jezusa występuje co najmniej rzadko. To znaczy tam kupa świętych się pojawia, mistycy z różnych tradycji religijnych, natomiast sama postać Jezusa nie jest tam jakoś szczególnie eksploatowana. Uwagi metodologiczne co do samej książki. To jest esej, a więc to nie jest praca spełniająca jakieś bardzo zwarte kryteria metodologii naukowej. W dodatku niedokończone, o czym już powiedziałem. Metoda, którą się posługuje Kołakowski, zawarta jest w
podtytule eseju, a mianowicie Apologia i sceptycyzm. To znaczy on z jednej strony próbuje bronić postaci Jezusa, przed kim to jest sprawa też do dyskusji, on niektóre idee, czy niektóre myśli, czy niektórych myślicieli, wobec których, chociaż nie wymienia ich z imienia i nazwiska, próbuje bronić, są wspomniane w książce. Głównie chodzi między innymi o oświeceniowy racjonalizm, czy współczesny twardy naturalizm taki scjentystyczny. Drugi wątek to jest sceptycyzm. Kołakowski chyba był sceptykiem, no takim naprawdę pełną gębą. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał, moim zdaniem, genialną książkę Horror Metaphysicus, gdzie Kołakowski analizuje trzy główne idee metafizyczne, jakie się pojawiały w historii filozofii Zachodu. Ideę absolutu, ideę umysłu, ideę języka. Analizuje je wewnętrznie i próbuje pokazać, że konsekwentna próba obrony którejkolwiek z tych idei prowadzi ostatecznie do szeregu paradoksów i sprzeczności i właściwie nie bardzo wiadomo, z czym zostajemy. Tak? Adresaci, to tak jak mówiłem, pewnych adresatów można wskazać. Sam Kołakowski wprost chyba nie pisze, do kogo on to adresuje. Cel no, też jest chyba co najmniej ukryty. Chociaż Kołakowski wydaje się być tutaj niesamowicie zatroskany o stan naszej kultury, cywilizacji. Tymi terminami się będę zamienny posługiwał. No i powstaje pytanie, dlaczego generalnie on został nieopublikowany. Maciej Zięba w jednej ze swoich książek, którą gdzieś tam w bibliografii wrzuciłem, pół rozdziału poświęca możliwym koncepcjom, dlaczego ostatecznie ów esej nie ujrzał światła dziennego za życia Kołakowskiego. Natomiast pozostaje to w sferze domysłów. Jedźmy dalej. Kołakowski o Jezusie. Trzy bardzo istotne teksty z bardzo różnych okresów życia Kołakowskiego. Pierwszy to Kapłan i Błazen, gdzie Kołakowski prezentuje dwie możliwe postawy w filozofii. A mianowicie kapłana, czyli tego, który wie jak jest i jedyną jego misją jest przekazywać to, wzywając tak naprawdę do nawrócenia, na daną postawę, do danego stanowiska. I błazen, który nie robi nic innego, jak wszędzie doszukuje się sprzeczności, wątpliwości, obśmiewa. No i właściwie do pewnego stopnia żeruje tak naprawdę na kapłanie, samemu ostatecznie nie dając nic jak perspektywę ciągłych wątpliwości. Drugi tekst to jest, tu oczywiście trzeba pamiętać o kontekście polityczno-marksistowskim w jednym i drugim tekście, czy w trzecim sprawa do dyskusji. Zresztą to jest też coś, czego nie będzie w tym moim wystąpieniu, a trzeba mieć świadomość, że tu historia i różne doświadczenia, także polityczne, albo w znacznej mierze polityczne w życiu Kołakowskiego odgrywają naprawdę niebagatelną rolę. Drugi tekst, ja nie pamiętam, czy to nie jest już z okresu rewizjonizmu, kiedy Kołakowski po wizycie w Moskwie zaczyna być arcysceptyczny wobec systemu komunistycznego, no i zostaje uznany za rewizjonistę, zostaje wywalony z partii, no i tam ma różnego rodzaju problemy. Tekst noszący znamienny tytuł Jezus Chrystus, prorok i reformator. I tutaj bardzo istotne zdanie, które sobie wynotowałem. Dlatego wszelka próba unieważnienia Jezusa, usunięcia go z naszej kultury pod takim oto pretekstem lub na takiej oto zasadzie, iż nie wierzymy w Boga, w którego on wierzył, wszelka taka próba jest śmieszna i jałowa. I tekst Jezus ośmieszony, który jest przedmiotem naszych analiz. Tak? Dwa wątki, które chcę na początek jeszcze, na które chcę zwrócić uwagę, a więc wątek śmieszności i wątek zapomnienia. W jakim sensie dla Kołakowskiego Jezus jest śmieszny? Śmieszny w znacznej mierze, ja nie będę tego czytał, to sobie można w miarę możliwości, jak ktoś zdąży, poczytać. Natomiast dla Kołakowskiego śmieszne, on wskazuje jakby dwa wymiary śmieszności. Jedna śmieszność pojawia się
wtedy, kiedy na serio potraktuje się nauczanie Jezusa i na serio spróbuje się wyciągnąć z tego jakieś życiowe konsekwencje, no to trąci po prostu śmiesznością, zdaniem Kołakowskiego. A druga śmieszność, to jest bardzo ciekawe, że Kołakowski twierdzi, że w warstwie wykształconej współczesnego społeczeństwa za śmieszne uchodzi przyznawanie się do chrześcijaństwa. Nie tyle za głupie, nieprawdziwe, ile za śmieszne. To jest strasznie istotne, dlatego że no właśnie, Kołakowski zwraca uwagę na to, że w momencie, kiedy proponuje się do rozważenia przesłanie chrześcijańskie, proponuje się do rozważenia postać Jezusa w jakiejkolwiek formie, zostaje ona obśmiana, zanim jeszcze w ogóle zostanie potraktowana na serio w kategoriach prawdy i fałszu. Że znacznie częściej można spotkać się... To jest sprawa do dyskusji, czy tak jest, czy nie. Ja mam wrażenie, że moje doświadczenie przynajmniej częściowo to potwierdza, że to tak wygląda. To znaczy, że jeśli komuś się zaproponuje taki troszkę pojedynek intelektualny na zasadzie, a udowodni, że tak nie jest, to zostaje to raczej obśmiane na zasadzie, no nie będę tego udowadniał, bo to jest tak w ogóle śmieszne, że nie ma sensu się tym zajmować. Nie? Co ciekawe, Kołakowski twierdzi, że ten zarzut dotyczy nie tylko przestrzeni pozachrześcijańskiej, ale dotyczy także przestrzeni ewidentnie chrześcijańskiej. To znaczy, ze względu na zarzut śmieszności, przedstawiciele chrześcijaństwa, w znacznej mierze teolodzy, próbują za wszelką cenę unikać tych elementów chrześcijaństwa w swoim funkcjonowaniu, które właśnie mogłyby ową śmieszność budzić i próbują na siłę racjonalizować te wątki chrześcijaństwa, które zracjonalizować się po prostu nie dadzą. I zapomnienie. Kołakowski mówi tak, to nie jest w ten sposób, że nikt nie pamięta o Jezusie. Nasza kultura jest w znacznej mierze przeniknięta wątkami chrześcijańskimi. No problem polega właśnie na tym, że nikt tego na serio nie traktuje. Że jest to traktowane jako pewien element kulturowy, natomiast gdyby ktokolwiek powiedział, dla mnie to nie jest kultura, ja to traktuję na serio, jako, nie wiem, prawdę nie symboliczną, kulturową, tylko prawdę ontyczną, czy metafizyczną, która obowiązuje w wymiarze moralnym, no to on się naraża na śmieszność, mało tego, spotka się z totalnym niezrozumieniem, ponieważ tego typu rozumienie jest po prostu we współczesnej kulturze nieobecne, albo co najmniej rzadkie, tak? I teraz, o jakiego Jezusa Kołakowskiemu chodzi? Kołakowski troszkę się posługuje metodą fenomenologiczną i mówi coś takiego. Żeby uniknąć sporów, o kogo nam będzie, o jaki obraz Jezusa będzie nam chodziło, bierzemy obraz Jezusa, który jest dany wraz z tradycją, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w znacznej mierze nie mamy narzędzi, żeby wszystko sprawdzić. Po drugie, w wymiarze kulturowym właśnie taki obraz jest obecny. Tu pada bardzo istotne słowo mit. To jest znowu temat rzeka, dlatego że Kołakowski konstruuje własną, bardzo specyficzną koncepcję mitu. Jego zdaniem kultura jest osadzona na dwóch korzeniach. Na korzeniu nauki związanej z technologią, która bada rzeczywistość, i na korzeniu mitu, który jest związany z działalnością sensotwórczą. To znaczy mit jest odpowiedzialny za generowanie, odkrywanie i transmisję sensów, tak? W tym znaczeniu mit u niego nie oznacza tego, co oznaczał dla myślicieli oświeceniowych, to znaczy nieprawdziwą bajkę. W ogóle nie o to chodzi. Nie oznacza także tego, co oznaczał dla XIX-wiecznych i XX-wiecznych fenomenologów religii w stylu Nietzsche, Eliade, Wanderlew, czy Rudolf Otto, czyli mityczną opowieść dotyczącą archaicznych początków. To nie jest to. Kołakowski konstruuje inną rzeczywistość.
I teraz trzy wybrane wątki z tego, co zdaniem Kołakowskiego powinno zostać odśmieszone i przypomniane z postaci i przesłania Jezusa w trosce o lepszy stan i przetrwanie naszej kultury czy cywilizacji, tak? Kołakowski mówi w ten sposób, że poza wszystkim jedna rzecz z przesłania Jezusa jest niewątpliwa. Że całe jego życie dokonywało się w perspektywie apokaliptycznej, a mianowicie w perspektywie nadchodzącego sądu Bożego, rozumianego jako przyjście Królestwa Bożego. Tak? Krótko mówiąc, w napięciu między tym, co doczesne, a tym, co wieczne. To jest fundamentalne napięcie, w którym zdaniem Kołakowskiego Jezus funkcjonuje. Co istotne, nie chodzi o apokaliptyczną samozagładę. Kołakowski wręcz twierdzi, że ktokolwiek ośmiela się mówić o jakiejś zagładzie ludzkości, bierze moralną odpowiedzialność za to, bo jeśli mówimy o samozagładzie, to znaczy, że jest to coś, czemu możemy zapobiec. Jeśli temu nie zapobiegamy, a ktoś coś takiego głosi, powinien wziąć moralną odpowiedzialność za to, że to głosi i za to, że być może poprzez to głoszenie się do tego przyczynia. Zdaniem Kołakowskiego to, co najistotniejsze z tej perspektywy właśnie, to to, że mamy tutaj do czynienia z bardzo mocnym odróżnieniem płaszczyzny tego, co absolutne i tego, co relatywne. Kołakowski mówi tak, jest tylko jedna rzecz godna bezwarunkowego pragnienia, to Bóg i Jego Królestwo. Jest tylko jedna rzecz, która jest złem absolutnym, utrata duszy, jej nieodwracalne zepsucie. Krótko mówiąc, Kołakowski mówi, największym złem, jakie może się przydarzyć kulturze w perspektywie tego, o czym mówi Jezus, jest pomieszany przez płaszczyzn tego, co absolutne i tego, co relatywne, albo utrata tego napięcia. Dobra, żeby lecieć kawałek dalej. Na czym polega życie w świadomości, życie ze świadomością takiej perspektywy? Na trzech rzeczach. Po pierwsze, przyjęcie tej perspektywy możliwe jest tylko na zasadzie metanoi, a mianowicie przemiany duchowej, przemiany umysłu, innego spojrzenia na rzeczywistość. Ale warunkiem tego jest uznanie winy. I to winy nie strukturalnej, nie systemowej, ale głęboko osobistej. Głęboko osobistej i to takiej, która ma wymiar ontyczny, do którego sam człowiek nie jest w stanie dotrzeć. Zaraz do tego dojedziemy. Kołakowski mówi tak, jeśli nie umiemy czuć się dodajmy, zdolność do poczucia winy jest warunkiem bycia człowiekiem. Jeśli nie umiemy czuć się winni, nie jesteśmy zdolni do odróżniania dobra od zła. Zatrata tej umiejętności byłaby dla ludzkości samobójstwem. Tu się pojawia postulat istnienia obiektywnego kryterium rozróżniania dobra i zła. To o taką metanoję i o takie uznanie winy zdaniem Kołakowskiego chodzi Jezusowi i to jest dokładnie to, co on chce z jego przesłania zachować dla współczesnej kultury. To jest niesamowicie istotny fragment, kiedy on mówi, że tu nie chodzi o wyzwolenie od zła na zasadzie wyzwolenia od grzechu albo poczucia winy, czy od osobistej odpowiedzialności, tylko że tego typu rzeczy właśnie można załatwić u psychoanalityka. Kołakowski mówi, nie o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tego typu perspektywę można załatwić u psychoanalityka, to znaczy, że zło, które owszem dotyka człowieka, ostatecznie przychodzi do niego z zewnątrz. Jest gdzieś w systemie, jest gdzieś w strukturach społecznych.
Natomiast nieostatecznie w nim. On za chwilę powie, że jedyne prawdziwe usunięcie zła z człowieka i z człowieka, który pakuje to zło z siebie w rzeczywistość, jest możliwe poprzez odnowę ontologiczną. A ona by była możliwa tylko wtedy, jeśli jest możliwe coś podobnego do ponownego kreacji ex nihilo. A tu jest niestety stwórca potrzebny. Znaczy, to jest coś, co metodami psychologicznymi, psychoterapeutycznymi, jakimkolwiek technikami jest nie do zrobienia. Dlatego, że znajduje się w człowieku na takim poziomie, do którego sam człowiek ostatecznie dostępu nie ma. No właśnie, tu się zaczynają pojawiać dosyć ciekawe rzeczy, dlatego że nawet z analiz historycznych, do których na dzień dzisiejszy można dotrzeć, znaczy na ile udaje się to zrekonstruować, to wydaje się mało prawdopodobne, aby sytuacje, w których Jezus rościł sobie pretensje do odpuszczania grzechów, nie były autentycznie historyczne. Tak? A jeśli tak, to mamy sytuację, w której niemożliwe jest zupełnie takie neutralne potraktowanie tej postaci. Karkowski mówi, ktoś, kto sobie reści pretensje do odpuszczania grzechów, albo ma nierówno pod sufitem, albo ma do powiedzenia coś więcej niż przeciętny człowiek. Ale jeśli tak, to pytanie, na jakiej podstawie? Chyba że jest idiotą, to jest trzecia możliwość. Może jest idiotą, to jest trzecia możliwość, tak? I trzeci wątek, który chce Kołakowski zachować dla współczesnej kultury, jest związany z właśnie owym obiektywnym doświadczeniem moralnym, a mianowicie przywróceniem idei prawa naturalnego. Tylko że Kołakowski twierdzi, że to będzie dosyć ciekawy wątek, że utrzymanie idei prawa naturalnego jest możliwe tylko wtedy, jeśli utrzymamy ideę fundującą to prawo naturalne. Bo jeśli nie ma instancji, która to prawo naturalne funduje i która uniemożliwia nam sprowadzenie idei prawa naturalnego do kolejnej interpretacji, to znaczy, że ta idea jest nie do utrzymania. Znaczy, krótko mówiąc, dla niego prawo naturalne jest do utrzymania, gwarantujące obiektywną właśnie płaszczyznę możliwości rozróżniania dobra i zła, jest możliwe do utrzymania tylko wtedy, jeśli istnieje ostatecznie prawodawca. Jeśli wyeliminujemy prawodawcę, to sama natura nie jest w stanie wygenerować prawa, natomiast jeśli my będziemy wygenerowywać to prawo z natury, albo rościć sobie pretensje, że jesteśmy w stanie je odczytać, to nie będziemy w stanie uniknąć zarzutu, że być może to nie jest żadna obiektywna rzeczywistość, tylko kolejna nasza interpretacja. Tu niestety muszę strasznie skakać. To jest bardzo, bardzo istotny wątek, na który Kołakowski zwraca uwagę i mówi coś takiego. W kontekście współczesnych sporów o prawo naturalne i współczesnych sporów o aksjologię czego państwa demokratycznego, tak? I stawia pytanie, czy jest możliwe skonstruowanie państwa, prawa, reguł i tak dalej, w sposób wolny od wartości, czyli w sposób neutralny światopoglądowy. Kołakowski twierdzi, że to jest fikcja. Kołakowski twierdzi, że to jest fikcja, ponieważ my zawsze w sferze aksjologicznej jesteśmy jakoś ustawieni. Nie istnieje neutralność światopoglądowa. On podaje przykłady. Można pójść dalej i zadać pytanie, czy na przykład neutralność władz państwowych, czy bezstronność władz państwowych wobec instytucji religijnych jest neutralna światopoglądowo, czy nie? Czy jest to pewien wybór aksjologiczny? Kołakowski powiedział, ewidentnie to jest wybór aksjologiczny. Jeśli chcemy w ogóle dyskutować, czy którekolwiek z tych wyborów są słuszne bądź nie, znowu musimy wprowadzić jakąś płaszczyznę
obiektywną, a tego się bez prawa naturalnego ostatecznie nie da zrobić. Jeśli takiej płaszczyzny się pozbędziemy, pozbywamy się nie tylko płaszczyzny transcendentnej, pozbywamy się nie tylko płaszczyzny realnego doświadczenia dobra i zła i możliwości ich obiektywnej kwalifikacji, pozbywamy się tak naprawdę jakiejkolwiek formy obiektywizacji naszego doświadczenia. Znaczy mamy wtedy po prostu niczańskie interpretacje i postmodernistyczne anything-ups. Nic nam więcej nie zostaje. I Kołakowski mówi, od tego się ostatecznie uciec nie da. To są dosyć istotne wątki. Kołakowski mówi, natomiast przekonać o tym wszystkim nas może nie refleksja teoretyczna. Refleksja teoretyczna, Kołakowski mówi, jeszcze nikogo nie przekonała do radykalnej zmiany życiowej. Nikogo nie przekonała też tak naprawdę do jakby konkretnego stosowania pewnych idei w życie. Tu mogą przekonać tak naprawdę świadkowie. I dlatego u niego bardzo parę razy pojawia się w tekście, że ludźmi, którzy wyzwalają ową zmianę, są prorocy, są świadkowie, są ci, którzy niosą doświadczenie, a nie ci, którzy je teoretycznie obrabiają. Dobra, to powiedzmy. Cała masa napięć, które Kołakowski jakby rejestruje. Ja bym chciał tylko chciał zwrócić uwagę na dwie możliwości. To są dwa napięcia i na dwa pytania, które są arcyistotne w kontekście współczesnej kultury. Czy istnieje i jak jest możliwa transcendencja, czy istnieje i jak jest możliwa immanencja, ale pisane wielką literą. Nie transcendencja wewnątrz rzeczywistości, nie immanencja wewnątrz rzeczywistości, ale transcendencja przekraczająca rzeczywistość jako taką i immanencja będąca głębszą niż rzeczywistość, którą znamy. To znaczy, krótko mówiąc, czy jesteśmy więźniami rzeczywistości, w której funkcjonujemy i rzeczywiście wewnątrz niej jest jakiś anything goes, znaczy nie jakiś, tylko wszelki tak naprawdę, czy też istnieje jakakolwiek instancja przekraczająca radykalnie wszelkie możliwości naszych interpretacji, która wyznacza tak naprawdę obiektywną przestrzeń, w ramach której te interpretacje nasze się dokonują i która jest w stanie rozróżnić prawdziwe od fałszywych. I ostatni wątek. Kołakowski rozpatruje postać Jezusa z perspektywy filozofii kultury, natomiast nie brak tam także wycieczek religijnych. Padają trzy bardzo istotne stwierdzenia. Czy był Bogiem, nie mam pojęcia, ale jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedykolwiek na tej ziemi, to był nim on. Mało tego, jego nauczanie nic nie jest warte, jeśli nie wierzysz w to, że Jezus jest Chrystusem, że śmiertelny i cierpiący człowiek naprawdę posiadł słowo. No i pytanie o to, czy chrześcijaństwo w ogóle ma sens, jeśli w nim ostatecznie nie da się znaleźć Boga. I to jest ostatni wątek, który mam nadzieję, że mi parę minut zajmie dosłownie i będzie takim wyjściem do dyskusji. Pojawiła się już kategoria mitu. Kołakowski pomimo przyjęcia tej perspektywy fenomenologicznej, że bierze jakby tradycję z całym jej dobrodziejstwem inwentarza i nie pyta właściwie o ostateczną tożsamość Jezusa i o prawdę historyczną, o możliwość weryfikacji pewnych teologicznych twierdzeń, to jednak odnosi się do pewnej próby, która pojawiła się w oświeceniu. Kiedy pojawiła się świadomość historyczna, w takim sensie, jak my dzisiaj ją rozumiemy, i zaczęto analizować Biblię pod kątem różnych warstw historycznych, zaczęto sprawdzać historyczne źródła dotyczące początków chrześcijaństwa i Jezusa, pojawił się pomysł demitologizacji, to znaczy odsiania tego, co jest prawdą historyczną, od tego, co jest pewną nakładką interpretacyjną, kulturową, teologiczną,
z zamiarem czego? Z zamiarem dotarcia do autentycznej, autentycznej postaci Jezusa. Próby rekonstrukcji tego, kim naprawdę był, co naprawdę myślał, czego nauczał i jak się to ma do tego, co chrześcijaństwo twierdzi na ten temat. To nie jest oczywiście pomysł nowy, dlatego że alternatywne wobec chrześcijańskiej interpretacji Jezusa istniały właściwie od zawsze. Alternatywną propozycją była chociażby jeszcze w początkach chrześcijaństwa propozycja gnostycka, tak? Która próbowała interpretować Jezusa jako gnostyka par excellence i z którym chrześcijaństwo musiało się mierzyć. Ale ja bym chciał nawiązać do tych oświeceniowych prób. Tutaj mamy trzy etapy. Pierwszy etap związany z nazwiskami takich myślicieli jak Renan, Reimarus, Schweitzer, Leben Jesu Forschung, czyli poszukiwanie w poszukiwaniu historycznego Jezusa. Drugi etap, Rückfrage nach dem historischen Jesu, tutaj takie nazwiska jak Keisemann czy Bultmann. To są próby w znacznej mierze na gruncie myśli niemieckiej, trochę francuskiej, odtworzenia historycznego wizerunku Jezusa, próby na przykład próby rekonstrukcji stanów psychicznych Jezusa, czy zrobienia psychologii Jezusa. Ostatecznie to sporo się udało, natomiast nie osiągnięto rezultatów, jakie zakładano osiągnąć. I trzeci etap, który jest współcześnie bardzo mocno eksplorowany, Third Quest for the Historical Jesus, czyli próba zrozumienia postaci Jezusa w kontekście jego żydowskości. Tak? To chociażby takie nazwiska jak Gerza Vermes czy Martin Buber. Skupiono się między innymi na poszukiwaniu ipsissima verba et facta Jezu, czyli autentycznych słów i czynów Jezusa. Co tak naprawdę Jezus powiedział, co tak naprawdę zrobił. Są tu pewne ustalenia, natomiast jakiejś ścisłej demarkacji się ostatecznie nie udało uzyskać. I tak zostaje pewne napięcie między historią a wiarą, to znaczy są pewne elementy, które można historycznie zbadać, są pewne elementy, które podlegają tylko i wyłącznie weryfikacji wewnątrz wiary. Nie wiem, no na przykład narodziny Jezusa z dziewicy, tak? No to jest, obawiam się, historycznie i empirycznie w żaden sposób niesprawdzalne, znaczy albo ktoś to wierzy, albo nie. Natomiast jest przestrzeń pomiędzy, dlatego że pewne wydarzenia mają jakieś odbicie w historii, ale ich interpretacja wykracza poza możliwość czysto historycznej sprawdzenia. Tu Kołakowski rekonstruuje dyskusję między Bultmannem a Jaspersem, przeskakuje dalej. Tu jest krótka rekonstrukcja tego, jak tożsamość i postać Jezusa rozumie ortodoksyjna tradycja chrześcijańska. To zostawię. Tu chciałbym przeskoczyć na moment, aczkolwiek wrócę jeszcze na sekundę. Ostatecznie i tak mamy do wyboru, tu się nie da zostać niestety neutralnym światopoglądowym. To znaczy ktoś, kto nie przyjmuje chrześcijańskiej interpretacji tożsamości Jezusa, albo musi przyjąć inną, albo musi zaprezentować własną. To znaczy, krótko mówiąc, te wysiłki odtworzenia zupełnie neutralnego światopoglądowo wizerunku Jezusa spełzły na niczym. Element wiary i tak się musi pojawić. To znaczy ktoś, kto nie daje wiary tej tradycji, która idzie po linii ortodoksji chrześcijańskiej, albo musi uwierzyć innej tradycji, albo pozostać agnostykiem, albo zaproponować alternatywną interpretację. Moim zdaniem jedną z ciekawszych propozycji, czy takim trochę papierkiem lakmusowym weryfikującym te różne możliwości, ja nie mówię, że wszystkie, jest słynny trylemat Clive'a Stackel-Lewisa, gdzie Lewis mówi coś takiego. Co najmniej podejrzane jest utrzymanie twierdzenia, że Jezus był tylko i wyłącznie dobrym człowiekiem.
Dlaczego? Dlatego, że przy uwzględnieniu elementów czy idei, do których sobie rościł pretensje, taki sąd jest nie do utrzymania. Wydaje się, że na podstawie źródeł ciężko jest odrzucić przynajmniej jakieś implicitne roszczenia Jezusa do boskości. Ciężko to będzie wywalić. Nawet jeśli będzie ciężko w warstwie tej, do której uda się historycznie dotrzeć, rekonstrukcji historycznej, ciężko będzie znaleźć takie miejsca, gdzie mamy jakby wprost określenie tożsamości boskiej Jezusa, gdzie Jezus mówi: tak, jestem Bogiem. To roszczenia tego typu się pojawiają. Mało tego typu roszczenia w jakiejś mierze dosyć mocno obecne są pod tym, w jaki sposób skończył. Tak? Dlatego, że można zastanowić się, jakie to przestępstwo w oczach Żydów zasługiwało aż na tak brutalny koniec. I w tym kontekście Lewis mówi tak: mamy właściwie trzy możliwości. Jeśli ktoś rości sobie prawo do bycia Bogiem, co jest istotne w kontekście, w jakim to mogło zostać powiedziane, to znaczy w kontekście monoteizmu żydowskiego, to albo jest szaleńcem, znaczy mówi to, czego do końca nie rozumie i rości sobie pretensje do czegoś, czego do końca nie jest świadom, znaczy mamy do czynienia trochę z wariatem, albo mamy do czynienia z rasowym kłamcą, to znaczy on dobrze wie, że tak nie jest, a mimo wszystko sobie rości do tego pretensje, albo mówi prawdę. Natomiast przy dwóch pierwszych opcjach, mówi Lewis, chyba nie do utrzymania jest opcja bycia dobrym człowiekiem. Ciężko być dobrym człowiekiem, nie będąc świadomym. Ciężko przypisać komuś dobroć, kiedy on nie jest świadomy robienia rzeczy dobrych. Natomiast no, kłamcy to już ewidentnie chyba raczej dobroci przypisać się nie da. I tu już końcówka. Kołakowski mówi: jakkolwiek by nie było, jedna rzecz jest niepojęta, jego zdaniem przynajmniej. Jakim cudem jakiś prowincjonalny Żyd w zapadłej prowincji Cesarstwa Rzymskiego, który skończył no, haniebną śmiercią w oczach Rzymian, uzyskał tak wielki wpływ na kulturę i właściwie jego postać, przynajmniej co do idei, znajduje się u podstaw właściwie chyba najsilniejszej cywilizacji świata. Niekoniecznie najbardziej moralnej, co wyraźnie zaznacza Kołakowski. Niekoniecznie najbardziej cnotliwej, ale jednak najsilniejszej. Jakim cudem? To znaczy, czy jest możliwe, żeby aż taka potęga została zbudowana na jakiejś totalnej bzdurze albo na jakimś totalnym kłamstwie? Kołakowski twierdzi, że jego zdaniem jest to, no jest to niepojęte. To znaczy jego nie przekonują żadne próby tak naprawdę wytłumaczenia tego. No tu jest oczywiście teza, z którą można dyskutować, ponieważ on twierdzi, że siłą, która pozwoliła owemu ruchowi idącemu jakby od postaci Jezusa zbudować taką cywilizację, była siła miłości. Z tym można dyskutować, czy aby na pewno zawsze. Natomiast źródłowo i chyba w pierwszym okresie jednak tak. To nie jest pytanie ewangelizacyjne. To jest stwierdzenie jeszcze raz na koniec. No, mam wrażenie jednak bardzo prostej faktyczności. Taka postać jak Jezus z Nazaretu w dziejach ludzkich istniała. Historycznie chyba się tego dzisiaj nie da zdyskwalifikować. Znaczy nie da się chyba istnienia historycznego postaci Jezusa zdyskwalifikować. Kulturowo istnieje na pewno, religijnie także w jakimś wymiarze istnieje. I ostatecznie każdy musi się jakoś wobec tej postaci ustosunkować. To musi, to nie oznacza znowu żadnego wyzwania ewangelizacyjnego. Chodzi tylko i wyłącznie o taką sytuację, że nie da się
wobec tej postaci i tego, co ona sobą w przestrzeń światową wniosła, zająć neutralnego stanowiska. Jedną z propozycji rozumienia tożsamości Jezusa jest propozycja idąca po linii ortodoksji chrześcijańskiej, która oczywiście rości sobie pretensje do no właściwie jedyności i prawdziwości. To znaczy, że ostateczna tożsamość, ostateczne zrozumienie Jezusa i ostateczne zrozumienie Jego przesłania jest możliwe tam i że tam ono zostało zachowane poprzez tradycję. Niekoniecznie trzeba to stanowisko podzielać, natomiast trzeba pamiętać, że brak podzielania tego stanowiska także jest no, jakimś stanowiskiem. I to niekoniecznie neutralnym, dlatego że chyba takie nie istnieje. No i może dobrze. Dobra, ja tyle. Serdecznie zapraszam do dyskusji. Są jakieś pytania do Pergentę? Śmiało, nie gryzie tak bardzo. Znaczy, albo taka lipa, że szkoda strzępić języka. Całość tą drugą opcję. Nie, albo tak dobrze, że właściwie nie ma o co się przyczepić. No ale to ciężko chyba, no ludzie. Z filozofami nie takie rzeczy. No. A pierwszego ochotnika, pierwszego... Zagajenie bardziej dyskusji. Zagajenie. Bo na pewno wybrania sytuacje, że ktoś to pytać, do kogo budynek jest skierowany. I chyba dałeś odpowiedź, chyba Ziemba pisał też, że jakby trudno wskazać odbiorców, bo on chyba pisał do szuflady. On nie ułożył tego eseju, no i tam chyba właśnie Ziemba w tej, znaczy chyba na pewno w tej książce Maciej Ziemba pisał, że kłopot za kłopotem. Chciał wiedzieć. W jednym rozdziale, a on pisał, że jakby z jednej strony właśnie może obawa przed, znaczy dlaczego nie zostało opublikowane, to inna sprawa, ale też obawa na przykład właśnie przed jakimś tam bycia wytykanym, tak, że pisze o takich sprawach. Natomiast ja się zastanawiam, na ile on tego nie pisał jakoś dla siebie, na ile nie był przekonany, że go nie opublikował, gdzieś tam do szuflady pisał. Jest coś takiego jak pisanie do szuflady, które no, nie ma potencjalnych odbiorców. Czyli co, jakby osobiste zmagania Kołakowskim z postacią Jezusa? No właśnie może tak, bo, ponieważ raczej ze względu na to, że ten dwa nie został opublikowany, a Kołakowski to nie jest tak, że on umarł przedwcześnie, prawda? Czyli miał czas na opublikowanie czy jakby skrócenie, zmienienie tego tekstu. On się za to nie wziął, nie? Warto też zwrócić uwagę, bo może nie wszyscy znają postać Leszka Kołakowskiego, że on jakby nigdy, dużo o tym wspomniałeś, może ja to przeoczyłem, nigdy się nie odpowiedział za religię katolicką, był nieuczczony w religii ateistycznej, natomiast świetnie znał chrześcijaństwo, bo jeszcze po linii partyjnej, jeszcze jako młody filozof, będąc takim filozofem marksistowskim. Czy niektórzy go próbują wręcz zaliczać do takich chrześcijan wierzących, ale nieformalnie przynależących, tak? To znaczy, na jego poglądy, obawiam się, że niektóre tezy równie dobrze... Słucham? To jest jakiś rodzaj humanizmu. Chyba nie, bo wiesz co, zauważ, że niektóre te tezy, pod niektórymi tymi tezami mam wrażenie, wielu ortodoksyjnych teologów chrześcijańskich mogłoby się podpisać. Tylko, że Kołakowski chodzi o sceptyk, tak? I to zresztą Michalski podkreśla, Michalski o żubie, Michalski, ten z Wiednia, co założył Instytut Michalski. W takim jednym tekście o Kołakowskim, że on był sceptykiem jednym cały. Znaczy on pokazuje tę książkę kapłani Błazen, ale że ogólnie Kołakowski gdzieś tam cały czas go charakteryzował sceptycyzm. Więc no nie wiem, czy to jest takie jednoznaczne opowiedzenie się za... No dobra, ale zobacz, jak czytasz taki fragment, jego nauczanie nie jest nic, nic nie jest warte, jeśli nie wierzy się w to, że Jezus jest Chrystusem, że śmiertelny, cierpiący człowiek naprawdę posiadł słowo. I teraz spróbuj zastosować ten tekst do samego tekstu Kołakowskiego. Znaczy, krótko mówiąc, jeśli nie przyjmiemy tę tezę i gdy... To jest wolna myśl w tej chwili, na gorąco. Jeśli nie przyjmie się tej tezy na serio,
No to właściwie się okazuje, że książka Kołakowskiego jest pisana bez sensu. Bo ona wyrasta z nauczania, które Kołakowski twierdzi, jeśli nie przyjmiemy założenia, że to całe to nauczanie jest bez sensu, ergo cała ta książka też jest bez sensu. Znaczy, nie wiem, ja mam wrażenie, że Kołakowski jednak tu robi delikatne kroki. Też tak jest uważane, że on gdzieś na jego, właśnie od tego takiego mocnego marksisty, materialisty, przechodzi gdzieś tam w stronę religii, nie? I to jest gdzieś taka oś, powiedzmy, jeżeli po lewej stronie, powiedzmy sobie, taki skrajny ateizm tutaj jest religijność, no to on gdzieś cały czas w tą stronę szedł religii, powiedzmy, z biegiem lat, tak? Od takiego radykalnego ateizmu gdzieś tam w stronę takiego jakiegoś, nie wiem, czy agnostycyzmu, czy coś takiego. Ale to jest na pewno coś więcej niż humanizm, bo on wyraźnie podkreśla, że humanizm bez jakichś transcendentnych odniesień jest nie do utrzymania. Tylko, że on przyjął ślub, on powiedzmy sobie z... Podobno żartował, że zrobi tak jak cesarz Konstantyn, to znaczy, że poczeka do śmierci i przed śmiercią przyjmie chrzest, w tym momencie zostaną mu anulowane wszystkie grzechy. Tak, tak zrobił koszmarski, Jacek, ale no cóż, no powiem tylko tyle, że no, świetnie się znał też na tych sprawach, ponieważ jako jeszcze młody chłopak studiował Ewangelię i chyba tam na różnych językach. Z takiej właśnie perspektywy materialisty, więc miało to pojęcie. On został wyraźnie do tego desygnowany jakby. Tak, tak, właśnie z ramienia tego filozofa. On tam z tego co pamiętam w młodości chyba miał znajomego księdza, z którym podsuwał tam Tomasza, tak dalej. Znaczy on był oczytany i w tym sensie został desygnowany z partii. Tak, jakby na początku jako taki mocny przeciwnik. Tak, tak, zdecydowanie. Postopniowo coraz mniej radykalny, gdzieś tam przychodzi nawet na taką prochrześcijańską, natomiast nigdy nie opowiada się wprost za wiarą. No to jeszcze warto tylko wspomnieć o takiej książce Jeśli Boga nie ma, to jest chyba z lat, nie wiem, 80. Tak. Kołakowskiego. To jest taki podręcznik, powiedzmy, do filozofii. Jestem ciekaw jeszcze jakby w kontekście tego, jak tej książki nie przyznałem się z nią, jakby się to odniosła ta książka, czy tam są jego poglądy wyłożone do... Znaczy Kołakowskiemu chyba bliższa jest ewidentnie religia mistyków niż religia doktryny, czy religia teologów, to na pewno. On się często na różnej maści mistyków powołuje. Sceptycyzm Kołakowskiego jest też w kontekście religii często kojarzony z jego jednak, powiedzmy, mocnym przywiązaniem do myślenia apofatycznego. Tak? To znaczy wyczucia na nie, ostateczną niepoznawalność, nienazywalność jakby tej... Ja się powiem, że takiego Michał, no? Nie mówię, że ty to robisz. Znaczy, tylko nie wiem, czy tego nie zrobił Koczowski, bo nie czytam tego wstępu. Dość przydługiego podobno. Czy to nie jest trochę tak, jak się mówi Paweł Lechowski, że... Wake up. Że to jest takie wyciąganie trupa z szafy i teraz nagle, powiedzmy sobie, no bo znak, no to jakby nie patrzeć, jest jakimś tam, powiedzmy, katolickim wydawcą, chociaż można to się spierać. Gdzieś tam znowu wchodzi na katolickiego, kojarzony przynajmniej, tak się było. Myślę, to nie jest trochę takie wyciąganie trupa z szafy, Kołakowski, a mamy tu Kołakowskiego, patrzcie, on jest mądrym katolikiem tak naprawdę, wiesz, o co mi chodzi. Czy to nie jest nadinterpretacja troszeczkę taka, że Kościół jakby wyciąga Kołakowskiego, żeby pokazać, że patrzcie na ten Kołakowski się nawróci, nie? Już mojego śmierci. Tylko tam chyba nie było takich głosów idących w tą stronę. Jeśli chodzi o Kłoczowskiego, to dlatego wyciągnąłem książkę. Kłoczowski popełnił habilitację poświęconą zmaganiom Kołakowskiego z religią. Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię. Chyba w jednym, ja nie wiem, czy Kłoczowski nie w jednym z tych filmów, które ja podesłałem gdzieś tam jako małe intro też pod dzisiejsze wystąpienie, o tym wspomina, ale na pewno Kłoczowski sprezentował bodajże tą habilitację Kołakowskiemu i Kołakowski jakoś się tam odniósł. Także to. Natomiast nie wiem, no ja bym się chyba nie doszukiwał jednak takiego, to znaczy co, sakralizowania na siłę?
No to ja, wiesz co, to ja powiem dowcip, tylko nie mam na... Znaczy dowcip, ale to jest autentyczna sytuacja. Mam nadzieję tylko, że tego nie przekręcę, bo pamiętam, że na jednym z wykładów wspominał to właśnie Kłuczowski. Że pomimo tego, że Kołakowski nie był ochrzczony, to na jego pogrzebie pojawiło się bodajże dwóch księży. Jednym był właśnie Kłuczowski, drugim był, już nie przypomnę sobie, jaki biskup. No kiedy oni się nad tym grobem modlili, nagle z tłumu dobiegł głos: Ka, co wy tu z niego świętego robicie, to stary komu byłby? A głos ów należał do Marka Edelmana. No. Także... Nie wiem, no sprawa jest pewnie otwarta, zresztą chyba... Jeśli dobrze pamiętam, Kołakowski zapytany wprost kiedyś, czy wierzy w Boga, powiedział, że on tego nie będzie mówił, ale Pan Bóg to wie, czy on wierzy, czy nie. Że Bóg to wie. Mówię, po prostu ciężko też tak oceniać jakichś pewnych filozofów, ich religijność, nie? Bo tak jak z Heideggerem. Mhm. Heidegger jakiś tam popularnie się mówi, że był ateistą, później się okazuje, że no nie do końca, bo na przykład... przychodził do kapliczki i się żegnał, tak? Wchodził do kościoła, zdejmował czapkę i się żegnał. To jego uczeń był zbulwersowany, jak to kurczę, powiedzmy, Heidegger, który wydaje się być ateistą, a ma gdzieś takie przywiązanie przynajmniej do takiej tradycyjnej wiary, takiej gdzieś tam z rodziny, którą wyciągnął, tak? No to znowu z opowieści Kłuczowskiego. Ja nie znam bardzo wczesnych tekstów Kołakowskiego, ale tam podobno dosyć grube paszkwile się pojawiały. Pamiętam, Kłuczowski opowiadał, że jak dominikanie dorwali w klasztorze ten tekst, chyba tam Jezus prorok i reformator, to po prostu cały klasztor huczał, że Kołakowski marksista napisał o Jezusie humaniście, tak? Że taka potężna zmiana nagle nastawienia. Nie, to... A może z drugiej strony na życie Kołakowskiego należy też spojrzeć jakoś tak całościowo i zobaczyć pewną ciągłość, tak, pewną drogę rozwojową. Poszukiwanie może, transcendencji. Tak jak wyjaśniłem też. Bardziej nie tylko komentarz. Rozumiem, że ten wątek się wysypał. Są jakieś inne pytania? Ja jeszcze chciałam zapytać, jako że nie miałam okazji przeczytać tej książki, to chciałabym zapytać, czy Kołakowski skupia się w tym eseju tylko i wyłącznie na postaci Jezusa, czy na przykład gdzieś rozważa, powiedzmy, rolę Kościoła, nie wiem, pańskie, nasze... Znaczy tam się pojawiają wątki kościelne. Na przykład to jest jeden chyba z ciekawszych cytatów, który tutaj na dole widnieje. Kołakowski mówi wprost. Jeśli po pierwsze, że niezwykle zadziwiającą rzeczą jego zdaniem jest to, że mimo wszystko w kościele ludzie szukają Boga i Jezusa. Natomiast Kościół ma o tyle rację bytu, o ile rzeczywiście ową rzeczywistość Boga Jezusa tam można znaleźć. Jak nie, to jest psu na buby. To jest psu na budę. Mało tego, Chyba troszkę dodając od siebie, ale mam wrażenie, że to da rady jakoś wyczytać z tego tekstu. Znaczy, tam się pojawiają takie fragmenty, gdzie on wyraźnie mówi, że rolą i misją Kościoła jest utrzymać owo napięcie między sacrum a profanum i owo napięcie między doczesnością a wiecznością. To znaczy, on wyraźnie wyklucza możliwość teokracji, to znaczy takiej sytuacji, gdzie Kościół przejąłby prerogatywy świeckie. Ale z drugiej strony mówi, to nie oznacza, że Kościół nie ma prawa ingerować w doczesność. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli wieczność jest wiecznością,
to ją się osiąga i dąży się do niej w doczesności.